No więc tak, Białoruś, Łukaszenko powiedział, że nie ma koronawirusa, ale w tej chwili jest to tam bardzo poważny problem. No. To może być dla dyktatora kwestia nawet politycznego przeżycia, ale zastanów się przez chwilę, co może być alternatywą dla Łukaszenko na Białorusi. Opozycja jest bardzo słaba. To wiemy. Ale mniej znacznie wiemy o ewolucji otoczenia samego Łukaszenki, która najpierw marzył, dawno dawno temu, żeby być prezydentem Neo Związku Radzieckiego. Potem został obśmiany przez Putina i panowie zdecydowanie przestali się lubić. Putin zaczął się wtrącać do spraw białoruskich. Łukaszenko w oczywisty sposób stawiał temu opór. Musiał się odwoływać niekiedy do takiego czy innego wsparcia Zachodu, czy takiego udawania, że lawieruje, a jednocześnie też przywracał pewne elementy tożsamości białoruskiej. Daleko się nie posunął, ale jednak wygłosił kilka przemówień po białorusku. Na stacjach kolejowych pojawił się język białoruski w różnych anonsach, itd. Tak Odnowiono stare miasto w Mińsku, co było też pewnego typu gestem odwołania się do historii, bo jest to miasto zabudowane socrealizmem. Coś się zaczęło więc zmieniać. Był tam Majdan. Majdan, który poniósł absolutną porażkę. Symbolicznym zdjęciem czy sceną było, kiedy młoda dziewczyna wynosi flagę białoruską przed sarkofagu. Sarkofag, trzeba wyjaśnić, to jest ten budynek niby parlamentu Białorusi. I tam właśnie usiłowano ten Majdan zorganizować i ta flaga została jakby symbolicznie, podejrzali, znaczy dziennikarze zobaczyli jak ta flaga jest stamtąd wyniesiona. Symboliczne zdjęcie. Opozycja w tym sensie się załamała. Duża część opozycjonistów, takie, którzy byli intelektualistami, Wycofała się z działa działalności politycznej. Część w pewien sposób yy, wyemigrowała właściwie i nie przebywa na terenie Białorusi. No, ale jednak, opozycja białoruska intelektualnie jest niezwykle ciekawa. W przeciwieństwie do tych, którzy usiłowali odbudować tożsamość Białorusi. Białoruś, po roku 1991, na zasadach pewnego typu nacjonalizmu białoruskiego, przymuszania ludności, która w większości nie mówi po białorusku, do języka białoruskiego. Ci wspaniali intelektuści znakomicie zdają sobie sprawę, że ten proces samodzie bycia samodzielnym e musi przebiegać zupełnie inaczej. I chciałbym dać jeden bardzo ciekawy przykład. Jest to książka, którą wszystkim radzę, przetłoczona na polski. Artura Klinała, Mińsk, Miasto Słońca. Artur Klinał jest e, architektem, e, zajmuje się performancem i opisuje Mińsk. Mińsk, miasto socjalizmu. Zdawałoby się nic gorszego dla kogoś, kto chce budować białoruską tożsamość. Co symbolizuje socrealizm? No, A jednak ten architekt opisuje to miasto jako upadłą utopię. Stąd Miasto Słońca. Przypominam, e, głośne dzieło Campanelli. Mińsk, socrealizm to jest upadłe, upadła utopia, którą my Białorusini musimy zrozumieć jako część naszej historii. Inną metaforą, która pojawia się w publicystyce białoruskiej, publicystyce więcej, w niezwykle ciekawej esejystyce kulturowej. To jest metaforyka ruin. Żyjemy na ruinach. To są wspaniałe eseje ludzi takich jak babkał, żbankow, którzy mówią: my nie możemy powtórzyć normalnego, tak jak w historii to było procesu narodotwórczego, nie. Nasz proces bycia samodzielnym będzie czym innym. Będziemy budowali na ruinach, będziemy odtwarzali coś, co jest już całkowicie pęknięte i nie ma ciągłości historycznej. Będzie coś, coś nowego. No i jest takie niesamowite opowiadanie o Muzeum Snów. Wyimaginowanym Muzeum Snów. I tam jest taki Wspaniały sen, który jest nazwany Białoruś, Białoruś, Szwajcaria Wschodu. Otóż Szwajcaria śni się temu Zresztą z pochodzenia szlachcicowi polskiemu, że Szwajcaria jest właśnie w strasznych warunkach, właśnie cały obecny stan rzeczy śni mu się, i on się budzi. budzi i budzi się w kraju, który jest Szwajcarią wschodu. Niezwykle bogatym, niewielkim krajem, w którym mówi się po angielsku, po rosyjsku, po białorusku i po polsku. No, ja muszę powiedzieć, że intelektualiści, którzy mają taką fantazję, mogą doprowadzić do tego, że ten naród i to społeczeństwo zyska własną, wspaniałą, nowoczesną tożsamość.